Załadowaliśmy w Chorzowie około 21 w środę. Udało się skoczyć nam do domku w Zabrzu na szybki prysznic, nocna jazda i rozładowaliśmy towar w Wolfsburgu w czwartek rano. Po rozładunku szybkie śniadanko, wyjazd na wcześniej znalezioną przez nas miejscówkę niedaleko akwaparku, kilka godzin snu, ogarnęliśmy się, zabraliśmy stroje i plecaki i pierwszą pauzę w tym roku spędziliśmy w akwaparku Badeland. Mówi się, że jaki początek, taki cały rok. No mam taką nadzieję. Dużo tam nie nagrywałam, bo niestety nie można było, a szkoda, bo jest to gigantyczny park wodny z basenami o powierzchni 3000 m2, wyposażonymi w fale, 110-metrową zjeżdżalnię, jacuzzi i zabawy wodne dla dzieci, a także basen sportowy i baseny do skoków wodnych, rwącą rzekę na zewnątrz, czynną nawet zimą. Na terenie kompleksu znajduje się ponadto 12 saun tematycznych, z których z przyjemnością skorzystaliśmy, a także doskonale wyposażona strefa wellness oraz kilka restauracji. Po powrocie z basenu zdążyliśmy jeszcze zrobić sobie kolację, a następnie udaliśmy się na kolejny załadunek, tym razem Baunatal. Na miejscu podstawiliśmy się pod rampę, a że załadunek się przeciągał, to machnęłam obiad na jutro i schowałam go w pojemnik. Załadowaliśmy się do Valdemoro, czyli takie okolice Madrytu, 2050 km do celu i lecimy. Po nocnej jeździe przy zmianie czas na poranne śniadanko, dużo warzywek, serek wiejski, lekka kanapeczka i lecimy dalej. Na pauzę zacumowaliśmy około godziny 14 na parkingu we Francji w okolicach Montluçon. Ruszyłam na naczepę poćwiczyć na steperku. Po prawie 50 minutach niestety mi pękł po raz kolejny i na tym moja cierpliwość dla niego się skończyła, więc został wyrzucony. No cóż, zanim zabiorę z domu zapasowy po powrocie z trasy, pozostaje mi skakanka i bieganie. Po treningu zjedliśmy obiadek, czyli klopsiki z brokułami w sosie serowym, które machnęłam poprzedniego dnia pod rampą. Spakowaliśmy się i poszliśmy na kolejny basen, który był tuż obok parkingu. No i tu niestety mieliśmy pecha, bo robili prace konserwacyjne do poniedziałku, więc basen nam przeszedł koło nosa. No nic. Po treningu udaliśmy się pod prysznic, który był w restauracji obok, a sama w sobie restauracja mnie totalnie oczarowała. Dobrze wyposażony sklep w różnorakie produkty spożywcze, chemię, lokalne specjały czy ciepłe przekąski to jedno, ale to wnętrze. Troszkę tak jak w ekskluzywnej palmiarni. Z jednej strony elegancja, błyszczące dekoracje, światełka, kryształy, a z drugiej strony mnóstwo motywów zwierzęcych, duży basen z żywymi karpiami koi i ogromna woliera z papuszkami i zeberkami. Totalnie mnie to wnętrze zaskoczyło i oczarowało. No ale dobra, wnętrze wnętrzem, czas się kąpać i przespać co nieco, bo do celu zostało jeszcze nam jakieś 1100 km. Woda na szczęście była ciepła, kimnęliśmy się i około 23 ruszyliśmy dalej. Nocka jak nocka, nic ciekawego, jazda i muzyczka, a rano przy zmianie i tankowaniu śniadanie z tego, co tam nam jeszcze zostało, a na miejsce dojechaliśmy około godziny 15. Stanęliśmy w tym miejscu już po raz kolejny. Raz, że spokojnie, bo jesteśmy tutaj sami. Dwa, bezpiecznie. I trzy, dobry dojazd do Madrytu. Zepsuty steperek wyrzucony, więc niechętnie, ale biorę się za bieganie, a w międzyczasie Damiano grzał wodę do kąpieli. Po kąpieli kolacja, a jutro lecimy zwiedzać Madryt. Pa!